Witajcie w kolejnym odcinku Smaków Kujaw i Pomorza. Dziś ponownie będę gotował w firmie Interwax w Żninie na Pałukach. Ostatnio mówiłem Wam, że nazwa Żnin pochodzi od żniw. A skąd pochodzi nazwa Pałuki? Prawdopodobnie od staropolskiego rdzenia łęk, łuk lub łuk, które oznaczało nizinę obrośniętą trawą pośród pól obsianych zbożem. Widać, że rolnictwo w tym regionie było zawsze bardzo ważne. Pałuki to geograficzna część Wielkopolski. Różni się strojami ludowymi, pieśniami i gwarą. Ciekawe, czy ktoś w Interwaxie mówi po pałucku. Zaraz to sprawdzę. Teraz czas na gotowanie. Przygotuję świeżonkę z drobiu. Na pałukach przygotowuję ją się z wieprzowiny, ale myślę, że ta drobiowa będzie bardzo delikatna. Na patelnię wlałem olej. Wrzucę mimo wszystko odrobinę wieprzowiny w postaci wędzonego boczku. Ale to jedyny element. Potrzebuję udko z kurczaka z firmy Andrup. To taka rodzinna firma. Zdejmę skórę i bardzo drobno ją pokroję. Niczego nie wyrzucam. I tak przygotowana skóra od razu ląduje na patelni, tuż obok boczku. Mięso oddzielę od kości i pokroję w drobne kawałki. Świeżo ubity drób wrzucany na patelnię. Używam udek, ponieważ jest tam kilka rodzajów mięsa. Dorzucę wątróbkę, oczywiście drobiową. W międzyczasie dorzucę liść laurowy, odrobinę majeranku i grubo mielony czarny pieprz. Mięso musi się dobrze posmażyć. Wszystko musi być chrupiące. Chwilę to zajmie, to ja sprawdzę, jak jest ze znajomością gwary pałuckiej w Interwaxie. Pogrzebałem troszeczkę w słowniku i znalazłem takie słowa jak eintop, z niemieckiego danie jednogarnkowe, habanina, niezbyt dobrej jakości mięso, którego na pewno nie używamy w naszych odcinkach, czy miśnik, czyli szafka na przechowywanie garnków i misek. Panie Darku, a Pan zna jakieś fajne słowa po pałucku? Wszystkie słowa, które Pan tutaj przytoczył, dotyczą jakby gwary kuchennej używanej w gotowaniu. Ja natomiast przytoczę słowa naszego klienta, który u nas w sklepie chciał zakupić i tutaj zacytuję: tryckę od puklody na śmieci do kombajnu. Co to znaczy? Bo kombajnu, no to będę wiedział, że to będzie coś związek z maszynami, ale co on chciał kupić, to pojęcia nie. Tak, bardziej w technicznym języku to chodziło mu o koło łańcuchowe do przenośnika kłosowego od kombajnu marki Bizon. A, to bym w życiu nie wpadł, ale to ciekawy język, nie powiem. Zna Pan takie słowo jak angielka? Tak, znam to słowo, jest to kaflowy piec kuchenny. A nie wiem, czy dobrze powiem wiśnik? Wiecznik. Wiecznik. Wiecznik, tak. To jest ciastko takie ptysiowe z bitą śmietaną w środku. Czyli dobra kuchnia, dobre ciastko, czego więcej. Panie Darku, nie będziemy beblać, ja idę dokończyć gotowanie. Ja mam nadzieję, że będzie Pan miał okazję ocenić moją potrawę pałucką. Mięso ładnie się podsmażyło. Czas na cebulę. Gruba kostka będzie idealna. Czas na czosnek. Lekko go zmiażdżę i bardzo drobno pokroję. A teraz por. Pokroję w półkrążki. I dorzucę do mięsa. W międzyczasie przygotuję kapustę kiszoną. To jest właśnie ten element, który jest charakterystyczny dla kuchni pałuckiej właśnie w tej potrawie, czyli kapusta kiszona. Poszatkowana, poczeka na swoją kolej. Sól.
wątróbka się ścięła, więc mogę soli używać dowoli. Mięso pięknie się wysmażyło. Dodam nie za dużo wody. Czas na kapustę. Teraz pozwolę pogotować się jeszcze dobrych kilka minut. Taką świeżonkę podawało się z pyzami pałuckimi. Ja oczywiście przygotowałem je dla Państwa, czyli to jest nic innego jak ciasto drożdżowe ugotowane na parze w postaci takich bułeczek. Świeżonka gotowa. Na koniec troszeczkę natki pietruszki. Wymieszam ostatni raz. I tak przygotowane danie ląduje w głębokim talerzu. Wspomniana pyza przekroję na pół i jeszcze na mniejsze części. Idealnie pasuje do maczania. Dobra smażonka nie może odbyć się bez dobrej musztardy. Nie będę mieszał musztardy z sosem. Po prostu położę obok. I moje danie gotowe. Smażonka pałucka. Może nie z wieprzowiny, ale z pysznego drobiu. Inspirowana oryginalnym przepisem. Smacznego! W poprzednim odcinku pokazywałem Wam wieżę ratuszową w Żninie, ale nic o niej nie opowiedziałem. Czas nadrobić zaległości. Nieistniejący ratusz wybudowano w XV wieku. Miał charakter obronny. Zniszczono go w XVII wieku podczas potopu szwedzkiego. Niestety ocalała tylko wieża, która była wyższa o jedno piętro. Kilka dekad później strawił ją pożar. Po odbudowie zyskała obecną wysokość. Pod koniec XVIII wieku na wieży zamontowano zegar. Natomiast ówczesny burmistrz miasta Zenon Konwerski ufundował dzwon upamiętniający pożar miasta. Zegar działa do dzisiaj i codziennie jest nakręcany przez pracowników muzeum. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Do zobaczenia za tydzień.